6 stycznia przez ulice 92 miast świata przeszedł orszak Trzech Króli. Tradycja ta pochodzi z Hiszpanii. W Polsce upowszechniona została od 2004 roku. W tym wydarzeniu po raz drugi uczestniczyło również nasze miasto Katowice. Rozpoczęcie i zakończenie pochodu, na czele którego zmierzali z darami Kacper, Melchior i Baltazar, miał miejsce pod katedrą Chrystusa Króla. Pochodowi towarzyszyli liczni przebierańcy. Królowie reprezentowali trzy kontynenty: Europę kolor czerwony, Azję kolor zielony oraz Afrykę kolor niebieski. Patronat honorowy w 15. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej sprawował jego ekscelencja arcybiskup Wiktor Skworc, a także marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz oraz prezydent Katowic Piotr Uszok. Wymarsz poprzedziła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył metropolita katowicki, a homilię wygłosił biskup tarnowski Wiesław Lechowicz. Na studiach zaprzyjaźniła się z katolikiem, którego chciała, jak mówi, zrobić muzułmaninem. Taki fajny facet ma tylko jedną wadę, jest chrześcijaninem. On jej tłumaczył, że Bóg jest miłującym ojcem. Ona tego w żaden sposób pojąć nie mogła. Ale z czasem zaczęła powoli patrzeć na chrześcijaństwo i zastanawiać się nad Bogiem, który jest miłością. Jak długą i daleką drogę przebyła ta kobieta, by stać się dojrzałą chrześcijanką, człowiekiem głębokiej wiary w miłującego Boga, który w osobie Jezusa stał się człowiekiem. Jej droga w pewien sposób przypomina drogę mędrców ze wschodu. Wejdźmy na tę drogę wiary i my, albowiem, jak pisze Ojciec Święty Benedykt XVI, warunkiem stawania się chrześcijaninem jest wejście na dobrą drogę. A dobrą drogą jest zawsze ta, która prowadzi do Jezusa Chrystusa. Drogi nam wszystkim, księże arcybiskupie Wiktorze, wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie. Wiara zawsze rodzi się pod wpływem łaski, Bożej interwencji, która może przybierać postać różnych znaków. W przypadku mędrców była to gwiazda, znak na niebo słonie. W przypadku wspomnianej Egipcjanki znakiem pobudzającym na drogę ku Jezusowi były słowa jej przyjaciela. Najczęstszym jednak znakiem, jakim Bóg posługuje się, aby nas zaprosić do życia w komunii z sobą, jest Jego Słowo. Albowiem wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa, zapisanego na kartach Biblii i głoszonego przez Kościół. Dowodzi tego także historia mędrców, którzy pytając o króla żydowskiego, usłyszeli w Jerozolimie konkretną odpowiedź, odwołującą się do pism prorockich w Betlejem Judzkim. A zatem bądźmy, umiłowani bracia i siostry, uważni i wrażliwi na Słowo Boże. Skoro Bóg jest miłością, to znaczy, że wszystkie Jego słowa, bez względu na stopień akceptacji i popularności, z jakimi się wśród ludzi spotykają, w
prowadzą do naszego dobra i szczęścia. Jedne z nich są słodkie jak miód, inne ostre jak miecz. Jedne pokrywają się z naszymi pragnieniami i planami, inne są temu wszystkiemu przeciwne. Ale wszystkie mają na celu nasze szczęście, zarówno ziemskie, jak i wieczne. W drogę wyruszyć mógł każdy, dzieci i dorośli. W ten sposób śpiewając kolędy, odtworzyliśmy już po raz drugi pierwszą chrześcijańską pielgrzymkę, którą odbyli trzej mędrcy do Betlejem, by oddać pokłon Dzieciątku Jezus. Była to też dla nas okazja, aby publicznie pokazać naszą radość z wiary w nowonarodzone Boże Dziecię. Na początek arcybiskup Wiktor Skworc pobłogosławił uczestnikom marszu w tym jakże ważnym również dla niego dniu. Żeby to też były wyprawy misyjne, za światłem, po światło, dzielcie się światłem, mówcie o świetle i prowadźcie do światła, którym jest Jezus Chrystus. W Jego imieniu błogosławię na tę wyprawę i na te wyprawy, które są wam. Przyjmijcie pasterskie błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomnienie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.